Witam kochani, tu Sebastian. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o wodzie, a konkretnie o dosyć specyficznej wodzie, wodzie strukturowanej. Ja wiem, jest dużo filmów o tym na YouTube i etc. Ale sam sprawdziłem na sobie i na swoich rzeczach, że ta woda rzeczywiście ma właściwości jakieś magiczne, powiedziałbym. No, choćby jeden przykład. To jest roślinka kapturnica. Widzicie, tu są starsze liście, niektóre już zwiędnięte, wiadomo, liście więdną. Ale zobaczcie rozmiar tych liści. To są starsze liście, które rosły tu w oryginale. W momencie, kiedy zacząłem podlewać wodą strukturowaną, te liście są dwa razy większe. Jest różnica. To jest roślina owadożerna. Ona akurat lubi bardzo czystą wodę i zdrową wodę. Często rośnie w górach. Jest różnica kosmiczna. Mam jeszcze inny przykład, który sprawdziłem na sobie. Pokażę wam małą bliznę. A właściwie nalew, tu na ręce. Miałem tu jeszcze kilka dni temu takiego wielkiego narość takiego strupa wielkości, ja wiem, od tego paznokcia. Był dosyć duży i swędziało mnie trochę. A ta narość tu wzięła się z tego, że w zeszłym roku byłem w Brighton kilka dni. Były straszne upały i miałem tutaj pieprzyka. Niechcący go podczas kąpieli, jak mi schodziła skóra, zadrapałem. I wyrosło mi coś takiego. Nie wiedziałem, co to jest, do tej pory nie wiem. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś rak, czerniak czy coś takiego. Generalnie, odkąd zacząłem pić tą wodę, ten strób sam odpadł. A piję ją już od jakichś 2 tygodni. I powstaje taka blizna, i jest dużo mniejsza niż wcześniej była. A o co chodzi dokładnie z tą wodą? Był taki Japończyk, Masaru Emoto. On już nie żyje. Prowadził badania nad tym, zamrażał wodę z różnych źródeł i poddawał ją różnym testom. Śpiewał między innymi, puszczał muzykę, etc., etc. Zamrażał i pokazywał, uchwycał kryształy, z jakiej powstają. I rzeczywiście woda potrafi przekazać informacje, emocje. Tutaj panuje opinia, że większość wody na świecie jest wodą martwą, czyli nie jest wodą, jak to się mówi, o dużym stopniu przydatności. Jak zrobić taką wodę? Ja nie wiem, jak robią to inni, bo szczerze mówiąc, mało kto się chwali. Ja powiem, jak ja robię. Przeczytałem kiedyś ten w takiej książce między innymi Michała Tombaka, ale nie tylko, jak zrobić wodę strukturowaną, czyli żywą wodę tak zwaną. Po prostu zagotowuję w takim czajniku wodę. Kiedy ta woda ostygnie, wlewam ją do plastikowej butelki i wkładam do zamrażarki. Kiedy już zamarznie, wyciągam tę wodę i pozwalam, żeby sama naturalnie, nie podgrzewając jej ani nic, żeby sama naturalnie się rozmarzła. Tak oto to wygląda. Rzeczywiście, spróbujcie sami, ta woda ma smak. Zupełnie inny. Tak mniej więcej aksamitnie się leje. Jeśli będziecie jeszcze do niej mówić i słuchać muzyki takiej, chociażby takiej jak leci w tle lub taką, którą kochacie, wierzcie mi, ta woda sprawi cuda. Ma naprawdę aksamitny smak. Teraz dla odmiany pokażę wodę z kranu. Zwykłą wodę z kranu, która jest zaburzona i pełna kwiatów. Spójrzcie na jedną i na drugą wodę. Jak widać, ta pierwsza, strukturowana, jest taka jakby bardziej aksamitna. Wizualnie to można nawet dostrzec. A druga nie jest.
A przecież to ta sama woda. Jakim cudem? Nie wiem, ale wiem, że działa. Widzę to po swoim organizmie i po kwiatach, które hoduję. Spróbujcie sami, warto. Może akurat wam też przypadnie to do gustu. I to by było na tyle. Zdrówka życia.